Labvakar, ķeramies skatītāji. Ētrā raidījums šodienas jautājums mazliet citāds nekā ierasti un ierakstā, jo šodien mums Rīgā ir iespēja intervēt Polijas prezidentu Andžeju Dudu, kurš apmeklē Rīgu un piedalās NATO austrumflanga valstu samitā, Bukarestas devītnieku samitā šeit Rīgā. Good evening, Mr. President. Nice to see you in Riga. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam też naszych widzów. Mr. President, exactly 2 years ago in June, we were sitting in the very same studio here in Riga and were discussing situation in the world and politics, Ukraine. And at that time, Russia's war in Ukraine was raging already for 4 months. Now there are more than 2 years since war is going on in Ukraine. Why? Western world, democratic countries, us, were not able to stop Putin. No, to nie jest taka prosta sprawa. Zatrzymać rosyjską agresję. Pamiętajmy o tym, że jednak mimo wszystko Rosja jest mocarstwem, które dysponuje chociażby bronią nuklearną i jednak bardzo wielu polityków, zwłaszcza na zachodzie Europy, obawia się, że potencjalnie Władimir Putin mógłby takiej broni użyć. Na to wszystko, nie oszukujmy się, nakładają się również i oddziaływania zarówno społeczne, jak i pewnych grup interesów. No, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy państwami demokratycznymi. Władze w naszych państwach, w państwach NATO nie są władzami absolutnymi. Podlegają wyborom, podlegają nastrojom społecznym, podlegają różnym czynnikom i one też warunkują pomoc. Ale ja bym spojrzał na to inaczej. Mamy do czynienia z mocarstwem, jakim jest Rosja i mamy do czynienia ze zwykłym państwem, wcale niemocnym ponad dwa lata temu w momencie rosyjskiej agresji, jakim jest Ukraina, państwem, które już było osłabione, bo przypomnijmy sobie, że tak naprawdę rosyjska agresja nie nastąpiła 24 lutego 2022 roku. Ona tak naprawdę nastąpiła w 2014 roku. To była tak naprawdę pierwsza część rosyjskiej agresji na Ukrainę, kiedy zaczęła się okupacja Krymu i kiedy tak naprawdę zaczęła się także i okupacja obszarów Doniecka i Ługańska, bo tak zwani separatyści, to wszyscy wiedzą o tym, że to byli tak naprawdę rosyjscy żołnierze, tylko bez oznaczeń. Więc to był prawdziwy początek wojny. 24 lutego 2022 roku to był tylko frontalny atak Rosji na Ukrainę, który pokazał całemu światu rzeczywiście prawdziwe oblicze odradzającego się rosyjskiego imperializmu. Ja przypomnę, że myśmy już dawno, a ściślej mówiąc prezydent Polski, niestety nieżyjący już profesor Lech Kaczyński, zdiagnozował, z czym my mamy do czynienia. Dawno, to znaczy w 2008 roku, kiedy Rosja napadła na Gruzję. Wtedy w Tbilisi, stojąc wspólnie, zresztą między innymi także i z prezydentem Łotwy, powiedział głośno i wyraźnie, że trzeba zatrzymać rosyjski imperializm, że odżył i że dzisiaj atakuje Gruzję, jutro może zaatakuje Ukrainę, pojutrze może zaatakuje państwa bałtyckie, a potem może nawet, powiedział, zaatakuje mój kraj Polskę. I niestety się nie pomylił. Rosyjski imperializm rzeczywiście odżył i po zaatakowaniu Gruzji, później Rosja zaatakowała faktycznie Ukrainę po raz pierwszy, teraz po raz drugi, ale co właśnie chciałem powiedzieć, Ukraina cały czas się broni. To mniejsze państwo, słabsze państwo, państwo mniej liczebne, państwo o nieporównywalnie mniejszym potencjale militarnym niż Rosja, cały czas bohatersko broni się od ponad 2 lat przed rosyjską agresją. Mało jest w stanie formułować kontrofensywy i jednak mimo wszystko nie tylko zatrzymywać rosyjską napaść, ale także i w jakiejś części odpierać rosyjskie ataki, odzyskując no niestety niewielkie części terytorium, ale jednak w zeszłym roku obserwowaliśmy, że Ukrainie udawało się odzyskać niektóre fragmenty wcześniej zagrabionego, okupowanego przez Rosję terytorium. Więc to jest tak, że właśnie dzięki tej zachodniej pomocy, bo to nie jest żadna tajemnica, że gdyby nie ta pomoc z Zachodu, pomoc z państw NATO, ja mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, gdyby nie wsparcie Polski, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ogólnie przekazano na Ukrainę prawie 400 czołgów, z czego ponad 300 to czołgi, które zostały przekazane z Polski, z zasobów naszej armii,
to my jesteśmy w absolutnej awangardzie pomocy militarnej dla Ukrainy. Przekazywaliśmy i przekazujemy różnego rodzaju uzbrojenie. Właściwie można powiedzieć, że bez przerwy spełniamy różnego rodzaju prośby ukraińskie o wsparcie. I rzeczywiście dzięki temu wsparciu, no ale oczywiście tymi największymi sojusznikami są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, najpotężniejszymi także gospodarczo i militarnie. Oni przekazują najbardziej wartościowe w sensie technologicznym uzbrojenie, ale mimo wszystko my, Polska, 3,3% naszego PKB, jeżeli chodzi o wartość, to jest nasza pomoc dla Ukrainy w ciągu tych lat. W związku z powyższym naprawdę czynimy bardzo wiele, żeby Ukraina się utrzymała i możemy być pewni jednego. Gdyby nie to nasze wsparcie, wsparcie sojusznicze wszystkich, Łotwy, Litwy, Estonii, właśnie Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, Niemiec, także Polski, innych krajów, Wielkiej Brytanii, Francji, dawno Ukraina by już upadła pod rosyjską agresją najprawdopodobniej, bo po prostu obrońcy Ukrainy nie mieliby czym walczyć. Dzisiaj mają nowoczesne uzbrojenie. Dzięki temu nowoczesnemu uzbrojeniu są w stanie zatrzymać rosyjską przewagę zarówno pod względem liczby żołnierzy, którymi dysponuje Rosja, jak i ilości sprzętu, którym dysponuje Rosja. Tyle tylko, że technologicznie ten sprzęt, który Ukraina otrzymuje z Zachodu, jest nieporównywalnie bardziej zaawansowany i efektywny w wykonywaniu zadań bojowych niż to, czym dysponuje armia rosyjska. But you also, your foreign affairs ministry has said that it was actually considering using air defense systems to shoot down Russia's missiles over Ukraine. Are you still considering this? No nie jest to tajemnica, że to ja tak naprawdę zgłosiłem tą propozycję w czasie naszego spotkania w Paryżu, które zorganizował prezydent Emmanuel Macron kilka miesięcy temu. Tam rozmawialiśmy o tym, jak wesprzeć Ukrainę, jak odeprzeć po prostu rosyjską inwazję i jakiej Ukraina teraz natychmiast potrzebuje pomocy. To było w lutym, więc w momencie, w którym naprawdę był bardzo poważny kryzys, bo Ukraina cierpiała na absolutny brak amunicji i była fatalna sytuacja. I wtedy ja powiedziałem, że można w różnych formach udzielać Ukrainie pomocy, bo przypomnę, że wtedy padła między innymi ta propozycja, żeby wysłać żołnierzy NATO na Ukrainę, żeby państwa NATO zdecydowały się wysłać żołnierzy na Ukrainę. Ja powiedziałem spokojnie, obawiam się, że to nie będzie możliwe, dlatego że państwa NATO się na to nie zgodzą, żeby włączyć się do wojny w sposób bezpośredni i po prostu, żeby żołnierze państw NATO walczyli z żołnierzami rosyjskimi, ale można pomóc w obronie Ukrainy na różne inne sposoby. I jednym z tych sposobów, które ja zaproponowałem, było właśnie to, aby nasza obrona przeciwrakietowa, także ta obrona przeciwrakietowa, która znajduje się, te możliwości obrony przeciwrakietowej, które znajdują się na naszych samolotach myśliwskich, działając z obszaru powietrznego państw NATO, czyli nie wlatując w przestrzeń powietrzną Ukrainy czy jakąkolwiek inną, tylko znajdując się w przestrzeni powietrznej państw NATO, wystrzeliwały pociski, które będą strącały rakiety rosyjskie jeszcze nad terytorium Ukrainy. To była jedna z propozycji. Wtedy byli przywódcy, którzy gwałtownie temu oponowali, twierdząc, że to już będzie włączenie się do wojny, ale rzeczywiście ten mój głos wtedy w Paryżu tą dyskusję rozpoczął i ta sprawa wraca co jakiś czas i ona rzeczywiście jest ostatnio przez przywódców poważnie rozważana, no bo jest to jakaś forma, tak? W żaden sposób w sensie fizycznym nie naruszamy obszaru państw innych niż państwa NATO, bo samoloty nasze znajdują się cały czas w obszarze powietrznym państwa NATO, tak? Czy to Polski, czy innego państwa sąsiedniego wobec Ukrainy, a jednocześnie z tego obszaru, ale tylko nad terytorium Ukrainy wystrzeliwujemy pociski, które strącają rakiety zagrażające Ukrainie, czy takie, które potencjalnie mogą także zagrozić państwom NATO, bo przypomnę, że mieliśmy już takie sytuacje my w Polsce, kiedy w naszą przestrzeń powietrzną wlatywały rosyjskie rakiety. Yes, and about this, actually, I was going to ask you because you have this experience already. At that time, court said that was missile from Ukrainian air defense system. But God forbid, if that would be Russian missile, what then? To był rzeczywiście wypadek wtedy, kiedy doszło do eksplozji rakiety w przewodowie. Taka rakieta rzeczywiście spadła i ustalono ponad wszelką wątpliwość, że
był to wypadek, była to rakieta wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową, która po prostu nie została zneutralizowana w porę na skutek uszkodzenia mechanizmu neutralizującego i faktycznie spadła, eksplodowała w Polsce. No, niestety tragicznie tak się stało. Natomiast mieliśmy już sytuacje inne, stosunkowo nie tak dawno, w grudniu na przykład zeszłego roku, kiedy rosyjska rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, przebywała w naszej przestrzeni powietrznej przez jakiś czas, po czym zawróciła nad terytorium Ukrainy. Więc były już takie sytuacje. Już nie wspomnę o tym, że jedna rakieta, choć bez ładunku wybuchowego, rzeczywiście na terytorium Polski najprawdopodobniej spadła, dlatego że po kilku miesiącach znaleziono jej szczątki. No, po prostu w jednej z polskich miejscowości. Natomiast rzeczywiście były takie sytuacje, że rosyjskie rakiety wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną i następnie zawracały, opuszczały ją i leciały nad terytorium Ukrainy, gdzie uderzały w cel. Więc nasza przestrzeń powietrzna była przez rosyjskie rakiety naruszana, tak. Do you think that NATO response should be more strict in that cases? Znaczy w takich sytuacjach oczywiście tak, choć proszę pamiętać, że to sprawa jest o tyle poważna, bo to jest kwestia dyskusji, jakie również i ja prowadzę z naszymi wojskowymi, że to nie jest problem, żeby zestrzelić rakietę. My mamy obronę powietrzną, są samoloty. Jeżeli ustalimy, że rakieta leci, można podjąć decyzję o zestrzeleniu takiej rakiety. Problem tylko polega na tym, że tak naprawdę nikt nie wie, gdzie taka rakieta wtedy spadnie, znaczy jej szczątki, tak? I czy nie będzie tak, że spadnie ona na dom, że spadnie na miejscowość, że spadnie na jakieś miasto, no, zwłaszcza we wschodniej Polsce, bo zazwyczaj nad wschodnią częścią Polski te rakiety są ustalane, tak? Przelatują po prostu te kilka razy, które się to zdarzyło. No i wtedy jest zagrożenie, że ta rakieta rzeczywiście, która potencjalnie mogłaby opuścić polskie terytorium i polecieć dalej, no, spowoduje realne szkody w Polsce. Nie daj Boże doprowadzi do jakiejś tragedii, że będą ofiary śmiertelne, więc to jest bardzo poważna decyzja, zestrzelenie takiej rakiety nad naszym terytorium w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, co będzie dalej z tą rakietą, tak? Bo tak jak mówię, do tej pory mieliśmy takie sytuacje, że jednak te rakiety w ostatnim czasie, które naruszyły przestrzeń powietrzną, one zawracały i wylatywały z tej przestrzeni powietrznej. Natomiast dyskusja o tym, czy zestrzeliwać takie rakiety nad terytorium Ukrainy, czy nie, tego pytania w tamtej dyskusji nie ma, bo Ukraińcy jednoznacznie stwierdzili, że wobec stałego rosyjskiego zagrożenia, jakie jest, i tego, że rzeczywiście rosyjskie rakiety codziennie praktycznie spadają na ukraińskie miasta, oni z góry wyrażają zgodę na to, gdyby siły NATO chciały jakąkolwiek rakietę rosyjską lecącą nad terytorium Ukrainy zestrzelić, która zagraża Ukrainie. Władze ukraińskie mówią tak, my z góry jesteśmy skłonni wyrazić na to zgodę. Do you think that situation could be solved if we take Ukraine quickly to the NATO? To jest zupełnie inna sprawa. Ja osobiście jako prezydent kraju, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, cały czas bezwarunkowo wspieram ukraińskie dążenie do pełnego członkostwa w NATO. Natomiast oczywistą dla mnie sprawą jest to, że sojusznicy nie chcą się na to zgodzić w sytuacji, kiedy trwa wojna, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Ale ja uważam, że dzisiaj proces przyjmowania Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który, co chcę bardzo mocno podkreślić, odpowiada aspiracjom ukraińskiego społeczeństwa. Bo między innymi dlatego Ukraińcy dzisiaj bronią swojej ojczyzny, między innymi dlatego walczą przeciwko rosyjskiej agresji, że właśnie chcą być częścią europejskiej i euroatlantyckiej wspólnoty, czyli zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. To stąd ich brak zgody na to, by znaleźć się z powrotem w rosyjskiej strefie wpływów. Chcą być częścią wolnego, demokratycznego Zachodu. O to toczy się ten bój. O wolność, o suwerenność, o niepodległość. Ta niepodległość i suwerenność oznacza ich własne prawo do podjęcia tej decyzji. Więc ja uważam, że my jako wspólnota NATO powinniśmy być
otwarci na wybór tej drogi przez naród ukraiński. I uważam, że skoro władze Ukrainy tego żądają, skoro prezydent Zełenski się tego domaga, a domaga się tego cały czas, żeby Ukraina otrzymała to tak zwane oficjalne zaproszenie do NATO. Co to znaczy? To znaczy otwarcie procesu akcesyjnego. Co to znaczy? To znaczy, że poszczególne państwa NATO już mogłyby podejmować swoimi parlamentami decyzję o ratyfikowaniu wstąpienia Ukrainy do NATO. To jest proces długotrwały, bo każde z państw NATO musi dokonać tej ratyfikacji, w związku z czym długość trwania tego procesu jest zależna od decyzji poszczególnych państw NATO. I w istocie ten proces mógłby trwać tak długo, aż wojna się nie zakończy i pełne przyjęcie Ukrainy do NATO mogłoby nastąpić dopiero po całkowitym ustaniu działań wojennych, czyli wtedy, kiedy zagrożenie natychmiastowego zastosowania artykułu 5 o kolektywnej obronie realnie by nie występowało, tak? Bo dzisiaj przede wszystkim o to chodzi, że jeżeli Ukraina zostanie przyjęta do NATO, to automatycznie jest artykuł 5, który mówi o kolektywnej obronie i siły NATO w związku z tym powinny udać się na Ukrainę po to, by wspólnie z ukraińskim wojskiem odpierać rosyjską agresję. No, państwa NATO dzisiaj nie chcą się na to zgodzić wobec trwającej wojny, ale proces ratyfikacyjny mógłby się dzisiaj już rozpocząć, bo według mnie byłby to jasny i czytelny, bardzo silny sygnał wobec Moskwy, wobec Rosji, że jest absolutna determinacja ze strony wspólnoty Zachodu i społeczeństwa Ukrainy do tego, aby Ukraina była wolnym, suwerennym, niepodległym państwem, którego naród będzie sam decydował o sobie. I to jest bardzo ważny aspekt. Mr. President, this is actually a very crucial year for in the world because we have many elections, very important ones. Recently there were European Parliament elections, but we are expecting in November also elections in the United States. And we all know that it depends also who will win, how it will develop further also in Ukraine. You were recently in New York. You met with ex-president of United States, Mr. Trump, and I understand you have good relationship with him. He has been stating that he would be able to finish war in Ukraine in 24 hours. If you have good relationship with Mr. Trump, you understand this mindset maybe better than we do. What did he mean by saying that? No to jest trudno powiedzieć, co pan prezydent Donald Trump przez to rozumie. Natomiast wiemy jedno, z całą pewnością jest ogromnie doświadczonym negocjatorem i biznesmenem, który odniósł w swoim życiu wiele sukcesów. Pamiętajmy także o tym, że w okresie, w którym Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, co on zresztą sam zawsze podkreślał, Stany Zjednoczone żadnej nowej wojny nie rozpoczęły. Wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone raczej właśnie uspokajały sytuację i on skupiał się przede wszystkim jednak na budowaniu siły amerykańskiej gospodarki. Na tym mu zależało najbardziej. Tak przynajmniej ja odczytywałem podejmowane przez niego działania i siły Ameryki jako państwa. Natomiast jeżeli mówi, że zakończy wojnę w 24 godziny, to mnie jest trudno powiedzieć, jakie działania podejmie, żeby to zrobić. Natomiast ja powiem jedno. To Amerykanie wybierają swojego prezydenta. Ja w wyborach w Stanach Zjednoczonych nie uczestniczę w żaden sposób, więc to Amerykanie zdecydują i będziemy mieli takie władze sojuszniczego państwa Stanów Zjednoczonych, naszego największego i najsilniejszego sojusznika, jaka będzie decyzja amerykańskiego społeczeństwa. Ta decyzja już jesienią tego roku, więc wszyscy tej decyzji oczywiście oczekujemy. Natomiast ja zawsze podkreślam jedno. Jeżeli pyta mnie pani jako prezydenta Polski, obowiązkiem prezydenta Polski jest mieć jak najlepsze relacje z władzami Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, z jakiego obozu politycznego w Stanach Zjednoczonych ten prezydent pochodzi. Czy to jest republikanin, czy to jest demokrata, czy to w przyszłości może będzie ktoś pochodzący z jakiegoś innego ugrupowania. Nie wiemy tego, bo to jakaś może daleka przyszłość. Zawsze w moim przekonaniu obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej będzie zrobienie wszystkiego, co tylko możliwe, żeby ten polityk, ten człowiek był przyjacielem, był sojusznikiem Polski, postrzegał i widział
też nasze interesy, naszą sytuację i żeby w jak największym i jak najlepszym stopniu to rozumiał. To nie jest tylko interes Polski, to jest w moim przekonaniu interes całej naszej części Europy, tak straszliwie doświadczonej przez historię, gdzie chyba nie ma takiego narodu wśród dzisiaj wolnych narodów, zwłaszcza tych, które należą do Unii Europejskiej i NATO, a dawniej były w rosyjskiej strefie wpływów, czy nawet były niestety de facto pod okupacją ZSRR, który dzisiaj chciałby powrotu tutaj ruskiego miru. Chyba nikt z nas tego nie chce. Yeah, and this is actually we are worried about that the next president of the United States would would continue to support Ukraine and will not how to say to give up support Ukraine and finish the war. This is which we are really worried about. Panie redaktorze, ja nie wiem, bo oczywiście ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi za żadnego z kandydatów w wyborach w Stanach Zjednoczonych, za żadnego w ogóle innego polityka nie jest, czy człowieka w ogóle nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Ja mogę udzielić odpowiedzi tylko za siebie i swoje własne przekonania czy koncepcje. Natomiast mogę powiedzieć tak, nie sądzę, aby któryś dzisiaj z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych dopuszczał w ogóle do siebie taką myśl, że pozwoli na powiększenie rosyjskiej strefy wpływów w Europie kosztem strefy wpływów, którą dzisiaj Amerykanie uważają za swoją. A myślę, że jest tak, że dzisiaj z racji choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego i siły, jaką Stany Zjednoczone mają w Sojuszu Północnoatlantyckim, Stany Zjednoczone cały obszar państw NATO uważają jednak za swoją strefę wpływów, za obszar, w którym to one mają oddziaływanie. Zresztą w Polsce są obecni w tej chwili amerykańscy żołnierze, są w Polsce obecni także i są w Polsce obecne także i amerykańskie instalacje militarne, więc jakby to jest najlepszy dowód tego, że Amerykanie jednak traktują ten obszar jako obszar swojego oddziaływania i swojej obecności, aby którykolwiek z prezydentów Stanów Zjednoczonych dopuszczał do tego, że odda to i to stanie się rosyjskim obszarem wpływów. No, powiem szczerze, biorąc pod uwagę świadomość mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie i amerykańskie ambicje, nie sądzę, abyśmy mieli poważne takie zagrożenie. Mr. President, finally, you are here today to meet your counterparts from Eastern NATO flank countries. You were initiator of this idea. Why it was important for you to have this little group in the NATO framework? Początek był przed szczytem NATO w Warszawie. Ja przypomnę, szczyt NATO w Warszawie był w 2016 roku i przypomnę również rzecz, która jest niezwykle ważna, a mianowicie przed tym szczytem warszawskim nie mieliśmy w ogóle w naszej części Europy obecności sił NATO. Ja mówiłem wtedy do sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, a byłem niedawno wtedy wybranym prezydentem Polski. To było w 2015 roku. Ja rozpocząłem swoją prezydenturę w sierpniu 2015 roku, więc już prawie 9 lat temu. Ja mówiłem wtedy do sekretarza generalnego NATO, pana Jensa Stoltenberga, my jesteśmy w NATO, panie sekretarzu generalny, od 1999 roku, tylko NATO nie ma w Polsce. I to jest największy problem, że NATO cały czas wygląda, jakby było uśpione. Tak jakby cały czas żyło jeszcze czasami zimnej wojny, kiedy obszar państw NATO kończył się w Niemczech Zachodnich. Dzisiaj ostatnie oddziały NATO stacjonujące na obszarze wspólnoty są właśnie cały czas w tym samym miejscu. W ogóle się nie przesunęły. Najwyższy czas, żebyśmy dostosowali obecność armii NATO, sojuszniczych armii do istniejącej sytuacji. A mamy dzisiaj sytuację rosyjskiej okupacji Krymu wtedy, a mamy dzisiaj sytuację tak naprawdę rosyjskiej okupacji Doniecka, Ługańska, gdzie mamy cały czas niepokoje i de facto stan wojny. W związku z powyższym powinniśmy przesunąć tą natowską obecność. W pierwszym momencie to wywoływało zdziwienie, to wywoływało obawę, ale jednak spokojna polityka, którą wtedy realizowaliśmy także wspólnie właśnie z prezydentami państw tutaj Europy Centralnej, doprowadziła do tego, że ta obecność natowska dzisiaj w naszych krajach jest jako enhanced forward presence i przekształcająca się w tą obecność stałą, tak? Ale co jest w tym wszystkim bardzo istotne, że właśnie wtedy rozpoczęliśmy tą inicjatywę tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, bo po raz pierwszy spotkaliśmy się w Bukareszcie po to, by mówić jednym głosem.
po to, by pokazywać nasze stanowisko, po to, by naszym sojusznikom, pozostałym sojusznikom z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego móc przedstawić jeszcze przed szczytem NATO nasze wspólne stanowiska, nasze wspólne oświadczenia, naszą wspólną wolę i pokazać jedność w sposobie postrzegania sytuacji tutaj na wschodniej flance NATO. Jestem przekonany, że było to przez te lata niezwykle ważne dla sojuszników. Zresztą świadczy o tym praktycznie stała obecność sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga na spotkaniach bukaresztańskiej dziewiątki i zawsze przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że ten głos jest istotny, że ten głos jest brany pod uwagę, że ten głos jest słuchany, a to tym samym mówi, tak, warto się spotykać, warto kontynuować. I bardzo cieszę się, że dzisiaj też przed szczytem NATO w Waszyngtonie, tym jubileuszowym, 75., będziemy razem w gronie przywódców tutaj państw wschodniej flanki NATO rozmawiać, dzielić się naszymi opiniami na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa, także mówiąc sobie nawzajem o bieżącej sytuacji z punktu widzenia naszych państw i że podejmiemy, jak zawsze, wspólne konkluzje. Thank you very much, President, and I hope next time we will meet here again, the war will be over. Thank you. Mam nadzieję, że tak i bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you so much. Paldies, skatītāji, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Šis bija rādījums šodienas jautājums. Labvakar!